filmie drugim zaczęliśmy myśleć w trakcie finalizowania fabuły do Wiedźmina pierwszego i w trakcie prac nad Wiedźminem pierwszym. Zaraz po premierze zabraliśmy się do pracy, zaczęliśmy od uszczegółowiania fabuły oraz dopracowania technologii, na której chcieliśmy zbudować grę Wiedźmin 2. Potem jak stworzyliśmy Wiedźmina pierwszego, jak zobaczyliśmy, jakie reakcje on na świecie wywołał, ilu ludzi stało się jego fanami, do dzisiaj śledzi wszystko to, co się wokół dzieje, wiemy, że jesteśmy w stanie zrobić dobrą grę RPG. I oczywiście taką grę chcemy zrobić, ale mamy bardzo dużo nowych pomysłów, których wcześniej nie byliśmy w stanie zrealizować na poprzedniej technologii i dlatego jestem przekonany, że jedno połączywszy z drugim powstanie gra dużo lepsza niż Wiedźmin 1. Wiedźmin 2 jest robiony przez to samo studio i przez tą samą ekipę, czyli weteranów Wiedźmina pierwszego. Natomiast ze względu na rozmiar projektu musieliśmy wzmocnić team o nowych specjalistów z wszystkich dziedzin, filmowców, grafików, programistów i dzięki nim ta gra będzie jeszcze lepsza. Dzięki tworzeniu silnika do Wiedźmina II całkowicie u nas w studiu mogliśmy osiągnąć możliwości, które wcześniej były dla nas niedostępne przy poprzednim silniku. Przewidzieliśmy całkowicie stronę wizualną, czyli renderer gry. Będziemy mogli dużo łatwiej ukazać różnorodność i stopień skomplikowania lokacji Wiedźmina, postaci, to jak jedno z drugim się łączy. Dodatkowo też napisaliśmy dużo nowych narzędzi związanych z rozgrywką, z fabułą. Myślę, że łatwiej nam będzie zaskoczyć gracza i wciągnąć w przebieg historii, którą chcemy w Wiedźminie II opowiedzieć. A do tego zmieniliśmy dość mocno system walki. Jest całkowicie nowy system animacji, który jest dużo bardziej dynamiczny przede wszystkim. Aktualnie pracujemy nad wersją PC-tową, natomiast dzięki elastycznemu silnikowi już teraz myślimy o kolejnych platformach. Historia w Wiedźminie 2 dzieje się kilka miesięcy po wydarzeniach znanych z pierwszej części gry. Jest to bezpośrednia kontynuacja wątku fabularnego Wiedźmina 1. Możemy zapoznać się z bezpośrednimi konsekwencjami wydarzeń, które poznaliśmy właśnie w pierwszej części gry. No i dowiemy się, co stanie się z bohaterami, co stanie się później. Wiedźmin 2 to kontynuacja jedynki, więc mamy do czynienia z rasowym RPG-iem, bez żadnych uproszczeń wynikających z łączenia gatunków. Natomiast większy nacisk położyliśmy na elementy akcji, a historię opowiadamy w sposób bardziej nowoczesny. W Wiedźminie 2 będą bardzo rozbudowane dylematy moralne. Już podczas tworzenia pierwszej części gry takim naszym najważniejszym celem było stworzenie gry dorosłej. Miała być to gra, która nie ma prostych wyborów, takich czarno-białych. Liczyły się tutaj odcienie szarości. Wiedźmin 2 jest kontynuacją tamtej gry, więc musimy w niej pokazać rzeczy dużo lepsze. Te wybory będą dużo głębsze i dużo bardziej skomplikowane. Ich konsekwencje będzie widać po długim odcinku czasu, więc gracz będzie musiał naprawdę myśleć i skupiać się na grze i na wyborach, które dokonuje. Walka w Wiedźminie 2 jest dynamiczna, efektowna, widowiskowa i niesamowicie brutalna. Gracz ma pełną kontrolę nad tym, co robi postać, którą gra, czyli Wiedźmin. Mogę powiedzieć, że walka w Wiedźminie 2 wyznacza zupełnie nowy poziom, poziom dotąd nieosiągnięty w żadnej grze RPG. Jeśli chodzi o grafikę, gra będzie jednym z najładniej wyglądających RPG-ów. Zachowaliśmy wszystko, co najlepsze z jedynki. Silnik, który stworzyliśmy do Wiedźmina II, ma możliwości, których nie ma żaden inny silnik stworzony do gier RPG. No, to będzie najładniejsza gra RPG, jaką kiedykolwiek widzieliście. Nowa technologia pozwoliła naszym grafikom w pełni wykorzystać ich możliwości i talent. Dzięki temu stworzyliśmy przepiękny, przebarwny, niepowtarzalny świat Wiedźmina 2.